Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jesteśmy w katedrze świętego Jana, męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Za chwilę kolejna modlitwa w intencji pomordowanych, w intencji tych, którzy zginęli w Smoleńsku i naszej ojczyzny. Zapraszamy. Kiedyś w Warszawie w styczniu 1981 roku kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży, prymas tysiąclecia, powiedział do Polaków: piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę, jednakże trudniejszą jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Niech ta modlitwa uzdalnia nas do tego, byśmy miłowali siebie nawzajem, miłowali naszą ojczyznę, byśmy potrafili siebie w codzienności złożyć na ołtarzu ojczyzny. Zapraszam, drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam, do wspólnej modlitwy. Zbudźmy intencje, w których my chcemy się modlić, łącząc się z tymi, którzy dziś w katedrze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii uzdrawia teściową apostoła Piotra w jej domu. Bóg pragnie być zawsze blisko człowieka. Chce przebywać w jego domu i w jego sercu. Jezus, który przychodzi do nas, jest światłem i prawdą. Ale my się tej prawdy często lękamy. My z Panem Jezusem byśmy chętnie rozmawiali, ale trochę tak z daleka. A Jezus chce przyjść do nas, być blisko nas. Chce dotknąć także naszych dłoni. Pozwólmy mu zbliżyć się do siebie. Bracia i siostry, dzisiaj też Chrystus chce nas ująć za rękę, podnieść z naszej codzienności, naszych zmartwień, smutków, niepokojów, pokazać nam, że istnieje obok tego materialnego świata jeszcze inny świat, duchowy, nadprzyrodzony, piękny, Boży. Chcemy uchwycić się tej Chrystusowej dłoni, aby doświadczyć Jego miłości i nadziei w sercu. Dlatego jesteśmy dzisiaj w Archikatedrze Warszawskiej, aby Chrystusowym dłoniom powierzać świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich tragicznie zmarłych tego pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku. Ufamy, że nasza modlitwa zanoszona do miłosiernego Boga wyprosi mu łaskę zbawienia, aby mogli cieszyć się radością nieba. Dziś także wspieramy modlitwą parlamentarzystów i wszystkich, którzy stanowią prawo, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka, przyjęli i podjęli działania parlamentarne chroniące życie dzieci nienarodzonych. Bardzo serdecznie, w pierwszej kolejności, pragnę powitać na naszej dzisiejszej Eucharystii rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam naszych parlamentarzystów z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Witam przedstawicieli władz państwowych z panem premierem na czele Mateuszem Morawieckim. Witam naszych przyjaciół górników ze Śląska, z kopalni Mysłowice Wesoła. Są wśród nas, moi drodzy, także przedstawiciele leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, z dyrektorem regionalnym oraz dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Witam Poczty Sztandarowe Archikonfraternitarackiej z Warszawy, Komitetu Katyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, Błogosławionego Władysława Zgileniowa Warszawa Ursynów, Solidarność Walcząca Warszawa Mazowsze, Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich. No serdecznie witamy naszych górali, którzy przybyli z tak daleka. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Krajowe Opocznik z Ostrowi Mazowieckiej. Witam poczty również mundurowe, Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu i zawsze serdecznie witamy Poczet Sztandarowy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym, a nasze uroczystości transmitują Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Republika. Bardzo serdecznie witam Telewizję Polską TVP Polonia, TVP Info oraz Polskie Radio. Witamy wszystkich. Witam
naszych artystów, pana Piotra Rachonia, mistrza organów, panią Agnieszkę Gertner-Polak, sopran. Witam serdecznie panią Katarzynę Łaniewską, aktorkę, i pana Jerzego Zelnika, aktora. Witam wszystkich kapłanów, szczególnie pragnę powitać księdza prałata Tadeusza Sowę, który przewodniczy najszczerszej modlitwie i wygłosi homilię. Bardzo serdecznie witam wszystkich kapłanów. Witam wszystkich gości, którzy dzisiaj do nas przybyli z całej Polski. No, by to się trochę zeszło, gdybym chciał wszystkich wymienić i wszystkie miejscowości, ale myślę, że warto wymienić i serdecznie powitać naszych szczególnych gości, mianowicie pana Józefa Popiełuszko z małżonką, brata rodzonego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. I moi drodzy kochani, zawsze serdecznie was tutaj wszystkich witam w Archiatedrze Warszawskiej, mieszkańców stolicy, z pozostałych miejscowości w Polsce, z zagranicy. Mimo zimowej pory widzę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem i z tego się bardzo cieszymy. Księże prałacie, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Daj mu poznać, co należy czynić, i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu potokiem Chelego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu, jego oczy zaczęły słabnąć, już nie widział, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Chelego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu mój, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać, gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Cały Izrael, aż od Dan aż do Beer-Szeby, poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok Pański. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Szczęśliwy człowiek, który pokłada nadzieję w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Twoją księgę jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a prawo Twoje mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, o Panie? Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Gromadzimy się dzisiaj w kolejnym miesiącu modlitwy w intencji świętej pamięci pana profesora, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii oraz wszystkich, którzy zginęli w czasie katastrofy smoleńskiej. Wspominamy tych, którzy kochając ojczyznę, służąc jej, zginęli w drodze do Katynia, by oddać hołd poległym oficerom i wszystkim pomordowanym w Lesie Katyńskim oraz w innych miejscach Golgoty Wschodu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus naucza, uzdrawiając tych, którzy byli dotknięci rozmaitymi chorobami. Wielu ludzi szukało Go i pragnęło uzdrowienia, ale Jezus rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać. On chce iść do wszystkich, także i do tych, którzy są oddaleni, chorzy, ubodzy. Mówił: moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca. Śpiewaliśmy dzisiaj refren psalmu: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Żeby poznać wolę Bożą, trzeba się zatrzymać, zasłuchać w głos Boży, usłyszeć Boże wezwanie, tak jak to uczynił młody Samuel, który jeszcze nie znał Pana. W środku nocy wołał: mów, Panie, bo sługa Twój pragnie Cię słuchać. Podobnie i Jezus wielokrotnie całą noc spędzał na modlitwie, udając się na miejsce pustynne, by przebywać z Ojcem, by wypełnić Jego wolę. Jest to postawa wyczekiwania, o której mówi psalmista:
z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną. Psalmista z nadzieją woła o miłosierdzie. Nie chciałeś ofiary krwawej, ani całopalenia, czy ofiary za grzechy. Wypowiada swoją gotowość, oto przychodzę, by pełnić Twoją wolę. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Jezus w perspektywie swojej męki będzie wołał: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się wypełni. A z wysokości krzyża zawoła przed swoją śmiercią: Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. Miłość żąda ofiary, daru z siebie, dobrowolnego, całkowitego oddania się Bogu i ludziom, także oddania się ojczyźnie i wszystkiemu, co ją stanowi. Stajemy dzisiaj w obliczu tajemnicy miłości Bożej, która jest silniejsza niż śmierć. Bóg, dawca życia, tym, którzy Go miłują, ofiaruje nowe życie, aby każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, będzie żył wiecznie. W Lesie Katyńskim i w wielu miejscach zginęli najlepsi synowie polskiego narodu. Ich ofiara, dar życia, zaowocował darem wolności naszej ojczyzny. Przez dziesiątki lat próbowano zakłamać prawdę tej ofiary, ale umarli za ojczyznę, wołają głośniej niż wszelkie tuby zniewolenia. Prawda jest nierozłącznie związana z wolnością. Nie można budować przyszłości na kłamstwie i zakłamaniu przeszłości. Śpiewaliśmy dzisiaj: szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Bogu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Jak nie zbudowano świetlanej przyszłości na kłamstwie katyńskim, tak nie zbuduje się przyszłości naszej ojczyzny na kłamstwie smoleńskim. Na krwi niewinnych ofiar, zwłaszcza dzieci, kimkolwiek by były. Święty papież Jan Paweł II głosił, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dlatego modlimy się o prawdę, o godną pamięć dla tych, którzy zginęli za ojczyznę pod Smoleńskiem, o poszanowanie daru życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się o ojczyznę wolną od przemocy, kłamstw, o jedność i pojednanie, o szacunek dla człowieka, choćby miał inne poglądy, przekonania. I wołamy słowami staropolskiej pięknej kolędy: podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą.
Z wielką ufnością zanieśmy naszą modlitwę do Boga, polecając tych, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, także na posterunku swojej pracy, posługi, będąc świadkami miłości do Boga i do ludzi. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby w obecnych czasach dyktatury relatywizmu i otwartej walki z Chrystusem, umocnieni darami Ducha Świętego, strzegli wiary katolickiej i prowadzili lud wierny do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii Kaczyńskiej, wspaniałej pierwszej damy, prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. A Ciebie, dobry Boże, prosimy od prawie 8 lat, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana. Prawda o ich śmierci wyjawiona i godnie upamiętniona. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które straciły najbliższych w katastrofie w Smoleńsku. Ogarnij ich mocą swojej miłości oraz nadziei na spotkanie ze swoimi bliskimi w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojczyznę, szczególnie za młodzież, aby miłosierny Bóg udzielał swojej łaski na czas pokoju oraz owocnego wzrostu moralnego, materialnego i duchowego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych nieprzyjaciół, od których doznajemy przykrości i niesprawiedliwości, aby zrozumieli, że swym postępowaniem zasmucają Boga i ranią swych bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, poległych i zmarłych powstańców styczniowych, których walka 155 lat temu pozwoliły przechować w następnych pokoleniach pamięć o niepodległej Polsce i po zaborach odbudować państwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Jadwigę Kaczyńską w 5. rocznicę śmierci, aby Bóg w niebie udzielił jej obiecanej nagrody. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni słowem i ciałem Chrystusa uczyli się kochać, żyć w prawdzie i dawać świadectwo przynależności do Boga w życiu codziennym. Ciebie prosimy. Panie Jezu, w Tobie szukamy ratunku i uzdrowienia. Wysłuchaj naszych pokornych próśb i przywróć pełne zdrowie ludziom schorzałym duchowo lub fizycznie, a wszystkim nam daj nadzieję na lepsze życie zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
się Chrystus rodził i na świat przychodził. Ciemna noc jasności, promienistej drogi, aniołowie się radują, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij łaskawie naszą ofiarę. Niech ona uświęci nasze życie i wyjedna nam to, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem i którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, których posilasz swoim sakramentem, godnie Tobie służyli, żyjąc według Twego upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zawsze przed błogosławieństwem są ogłoszenia. Dlatego też pozwólcie, że pragnę wszystkich serdecznie zaprosić na mszę świętą dziękczynną z okazji 65. rocznicy kardynalatu czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz za ogłoszenie dekretu o heroiczności jego cnót. Msza święta będzie w najbliższy piątek, 12 stycznia o godzinie 19 w naszej archikatedrze warszawskiej. Bardzo serdecznie pragnę podziękować księdzu prałatowi Tadeuszowi Sowie za przewodniczenie naszej modlitwie i za wygłoszenie homilii. Bóg zapłać księże prałacz.
I oczywiście jeszcze jedno ogłoszenie, zaproszenie. Spotykamy się w Architeatrze Warszawskiej 10 lutego 2018 roku o godzinie 19, aby powierzać Panu Bogu tych wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem i modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam, bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Transmitowaliśmy mszę świętą z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Modliliśmy się za ofiary katastrofy smoleńskiej i za naszą ojczyznę.
Drodzy Państwo, niech ta łaska Boża łaska, Boże błogosławieństwo, nasza wspólna modlitwa prowadzi nas na dalszą drogę, na te dni, które przed nami, byśmy potrafili, jak w tej katedrze jesteśmy zachęcani, nieustannie do miłowania ojczyzny, miłowania siebie nawzajem, do tej wytężonej też pracy na rzecz naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.